i dzisiaj to ja będę miała swoją metamorfozę. Jak widzicie, mam teraz ściągnięte włosy, nie mam nic na głowie, to moje naturalne, a chcę z powrotem mieć piękne i długie. Dzisiaj zajmie się mną Natalia i sami zobaczycie, jaki wyjdzie efekt. Jak widzicie, włosy już mam w części założone, został tylko dół. Natalia mi dzisiaj zakłada włosy. Natalia, powiedz wszystkim, jakie włosy zakładamy, jaką ilość? Prawdopodobnie zakładamy dzisiaj włosy Lux, 130 gram. Wyszło nam około 150 posamek. I tutaj szefowa sobie zażyczyła włosy do kucyka, więc zakładamy dalej od twarzy, ale zrobimy takie delikatne, cienkie posemka na górę, żeby jednak przykryć grzywkę. Natalia, a jaka to jest długość? Długość włosa wynosi około 70 cm. Dobrze, a powiedz teraz o kolorze, w jaki sposób właśnie dobraliśmy ten kolor? Wymieszałyśmy dwa kolory włosów, był to taki chłodniejszy brąz z brązem, żeby dopasować do końcówek i żeby był taki efekt 3D, żeby nie było takiego jednego paska blondu. Dostaję dużo pytań, jak długo noszę włosy przedłużane, jak długo wy możecie nosić takie włosy. Ja powiem, jeśli chodzi o mnie, ja noszę bez przerwy, właściwie robię sobie tylko przerwy takie tygodniowe po założeniu i czekam na swój termin, więc tak naprawdę nie mogę żyć bez tych włosów i mogę je nosić cały czas, nic mi się nie dzieje z moimi, bo też możecie zobaczyć, jak wyglądają przed i jak po, więc cały czas rosną, nawet po ciąży, w trakcie ciąży nosiłam. Wszystko jest z nimi super, więc polecam każdemu. Jeśli chcecie wiązać te włosy, możecie je wiązać. Jeśli chcecie mieć przedłużoną grzywkę, też można to zrobić. Jeśli macie bardzo krótkie włosy, też możecie to zrobić. Zresztą zobaczcie u nas na Instagramie, tam są takie metamorfozy z różnymi typami włosów. Nie wiem, czy ściąć tyle, czy tyle, ale no, zrobimy tak, żeby było ładnie, te rzadkie wszystko. Znać w komentarzach, jak wam się podobają moje długie włosy i czy też byście chciały takie mieć. A jeśli nie wiecie, jak pielęgnować i dbać o takie włosy, wystarczy, że obejrzycie nasz poprzedni film, który znajdziecie tutaj z lewej strony. A już za tydzień kolejny odcinek, w którym pokażemy się trochę z innej strony, ze strony charytatywnej, pomożemy schronisku w Milanówku i wesprzemy tam pieski, które potrzebują pomocy.